Dzień dobry. Przy mikrofonie Mateusz Ciupka, a to jest szafa melomana pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. W szafie mieści się wiele. Rozmowy z artystami, organizatorami, badaczami, komentatorami życia muzycznego, odcinki solowe, nagrania live z udziałem słuchaczy, a nawet mini reportaże. Wspólnym mianownikiem dla tego wszystkiego jest muzyka, bo zajmuje się nią nie tylko z zamiłowania do sztuki dźwięku, ale także zawodowo. Pracuje w redakcji ruchu muzycznego najstarszego polskiego magazynu o klasyce. Wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie szafamelomana.pl, na Spotify i innych popularnych platformach podcastowych. Jestem także na Facebooku i Instagramie. Wszędzie tam czekam na opinie, propozycje, komentarze. Można także śmiało korzystać z maila: mateusz.ciubka, Niedawno w szafie Melomana nagraliśmy odcinek z Gosią Fraser o tym, dlaczego potrzebujemy muzyki klasycznej. Po opublikowaniu tego odcinka otrzymałem wiadomość od Mateusza Rusowicza, dyrygenta dyrektora festiwalu Radix Polonie, autora kanału Mrustox na YouTubie, gdzie Mateusz przybliża zagadnienia związane z muzyką klasyczną i była to wiadomość gorzka, w której wyraził on, no lekko mówiąc, niedosyt, że dużośmy poopowiadali o tym, co jest nie tak, innymi słowy postawiliśmy bardzo dużo diagnoz dotyczących tego, dlaczego w Polsce niewiele osób zajmuje się, interesuje się muzyką klasyczną. I dlaczego w zasadzie nie możemy jakoś szerzej dotrzeć z tym tematem? Natomiast nie daliśmy rozwiązań. No, i moją reakcją na słowo Mateusza było to, że. Musimy w takim razie nagrać odcinek i raz jeszcze odpowiedzieć sobie na to pytanie. Tak się akurat złożyło, że na skutek rozmaitych naszych zobowiązań, moich i mojego imiennika, ten temat nam się trochę przeciągał. No i wylądowaliśmy w zasadzie w tygodniu, który nastąpił bezpośrednio po zakończeniu konkursu. Imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Przez co do tego zagadnienia, dlaczego potrzebujemy muzyki klasycznej, postanowiłem jeszcze dołączyć drugie zagadnienie, czyli tego, jakich emocji musi dostarczyć muzyka, aby ktoś się zechciał nią zainteresować. I jakoś konkurs tutaj jest, no, wydaje mi się niezłym. Przykładem takich właśnie turniejowo-sportowych emocji, które ludziom są potrzebne, aby się tą muzyką zainteresowali, ale myślę, że my pójdziemy jeszcze szerzej z Mateuszem i o tym wszystkim porozmawiamy, a więc już witam Cię na szafowej antenie. Witam Cię, Mateusz, cześć. Cześć, witajcie wszyscy, którzy słuchacie tego podcastu i też dziękuję za zaproszenie. Um, ja jestem trochę niepokorny <śmiech> i <śmiech> wydaje mi się, że kiedy zaproponowałeś, żeby zastanowić się, jakich emocji potrzebują ludzie, to ja bym to pytanie obrócił już na samym początku. Bardzo I... proszę. Z... Znaczy, też to może taki disclaimer na samym początku też zrobię, że gdybyśmy za bardzo odbiegali w tematy ogólne, to żebyśmy tutaj ściągnął na ziemię, bo <laughs> warto by sobie na początku powiedzieć, dlaczego ludzie w ogóle szukają emocji, w sensie wiadomo, że jest to w naszej naturze i chyba każdy to czuje, ale chyba um, nie do końca rozumiemy dlaczego, a to ciekawe, nauka już rozumie. Mm -hmm. To jest dosyć wyjaśnione i w ogóle od pandemii zaczęły się takie moje poszukiwania trochę bardziej naukowe w takiej dziedzinie psychologii pozytywnej, czyli powiedzmy w dużym skrócie, dlaczego jesteśmy szczęśliwi, bo mnie coś zawsze uwierało, jak to... <laughs> Księżniczkę na ziarnku grochu, <laughs> że, że niby są te matrace, niby wszystko jest fajnie, robimy dobre koncerty, ludzie przychodzą, gratulują, biją brawo, a jednak mam jakieś takie poczucie, że tak nie w pełni wiedziałem, yy, dlaczego tak naprawdę się tym zajmujemy, a to jest pytanie no jednak kluczowe, więc niby to jest ziarenko grochu, ale bardzo uwierało coraz mocniej i zdawałem sprawę, że może wywrócić wszystkie te siedem materacy. Tam było siedem w bajce? Coś takiego było. Pana mm -hmm. siedmiu była. Um, no i ludzie potrzebują emocji dlatego, żeby żyć po prostu, w sensie to może wyjdę, wyjdę od trochę innej perspektywy. Nawet dzisiaj mi się wyświetlił taki artykuł na, na Gazecie Wyborczej, który jest podsumowaniem książki, o której zresztą też chciałem mówić, więc niesamowity zbieg okoliczności. Pani, której nie wiem, jak się wymawia, zawsze się źle czuję z tym, jak mówię, nazwiska autorów, których czytałem książki, a potem nie wiem, jak się wymaga. Chyba Bronnie Ware, która mówi o tym, o pięciu największych rzeczach, tematach, których ludzie żałują na łożu śmierci. No i tam w dużym skrócie oni żałują tego, że nie żyli własnego życia, bo martwili się tym, co będzie, a to się nie wydarzyło, albo rozpamiętywali to, co było kiedyś. To jest standardowy, standardowy tekst, kiedy ma się już dzieci dorosłe. Nie wiem, kiedy to minęło, one miały 6 lat, chciałem się z nimi pobawić, a nie zdążyłem, mają 23 i już klocki Lego niekoniecznie ich interesują, a ja bym chętnie znowu się pobawił. I emocje pozwalają nam się zakotwiczyć w tu i teraz, i pozwalają nam to życie żyć. I dlatego tych emocji szukamy wszędzie. I konkurs, wiadomo, jest wielkim show. Konkurs zawsze wyzwala emocje, ale te emocje są zupełnie innej rangi niż, niż na bardzo wysokiej jakości koncercie, bo to są emocje intensywne ale nie są głębokie, tak mi się przynajmniej wydaje. W sensie motywacja, o motywacja, żeby posłuchać, kiedy się nie słucham muzyki klasycznej na co dzień, to motywacja, żeby takiego konkursu posłuchać, jest raczej z kwestii przeżyje intensywne emocje rywalizacji, niż przeżyje głębokie emocje prawdziwej interpretacji. No i punkt wyjścia jest taki generalnie, że ludzie emocji poszukują, tylko i wchodzi o to, jakie emocje im zaserwujemy. Zgadzam się z Tobą co do tego, że konkurs daje emocje chwilowe i emocje, no, właśnie takie, które być może nie są głębokie. Dlatego, że jeżeli cofnę się pamięcią do tej chwili, gdzie ja pierwszy raz się jakoś związałem z muzyką, nie wiem, olśniła mnie i tak dalej, to nie, nie były to nie była to okoliczność w żadnym stopniu sportowo emocjonująca, bo to po prostu był koncert, który odbył się w niedaleko mojego mieszkania w Cieszynie, domu rodzinnego położonym kościele. Zagrano tam Mesjasza dla grała Filharmonia Śląska nie pamiętam już pod czyją batutą ale pamiętam czy jej pamięci to było, był koncert, bo to był pam pamięci Karola Stryi, wieloletniego dyrektora Filharmonii Śląskiej. Z dzisiejszej perspektywy nie potrafię w ogóle powiedzieć, czy to był dobry koncert, czy nie. Domyślam się, że, że był co najwyżej średni. Natomiast nie dlatego, żebym Filharmonii Śląskiej nie cenił, tylko po prostu no, my mamy dzisiaj już w uszach inne wykonania Mesjasza niż, prawda, tradycyjnym symfonicznym składem, i tak dalej, więc na tle tych historycznych wykonań to nie, nie mogło być jakieś, nie wiem, przełomowe i tak dalej, no i co, i był też pełen ten Mesjasz, czyli prawie trzy godziny muzyki. No ale i, i to było pogłębione i to zostało ze mną na całe życie do tego stopnia, że robię to do dziś, prawda, nawet zawodowo. Wspominam też z czasów swoich nastoletnich słuchanie konkursów szopenowskich i to też było dla mnie spore przeżycie, ale ono nie zostało ze mną już na tak długo i było pokłosiem tego pierwszego. Um, powiedz mi w takim razie jak twoim zdaniem, jak z twojej perspektywy jako no, kogoś kto nawet na bieżąco trochę tymi emocjami zarządza, jak na przykład prowadzisz zespół, prawda? W wykonaniu to to jest rola dyrygenta, ale i jako ktoś kto programuje festiwal. Mówię o Radix Polonia. W jaki sposób my mamy uświadamiać i pokazywać ludziom, że to, co muzyka ma im do zaoferowania, to jest coś, co z nimi może zostać na całe życie? To jest coś głębszego. Jak nazwać te emocje? Jak je, jak je ludziom podsunąć, aby ich chcieli? No, to trochę pytasz się mnie teraz w takim momencie, kiedy mam poczucie, że cały czas eksperymentuję. Hmm. Bo już zobaczyłem, że faktycznie festiwal Radix Polonia odbywa się w opactwie pocysterskim w Krzeszowie na Dolnym Śląsku i to jest dosyć daleko od, jakiego, od jakiegoś większego ośrodka miejskiego no jeżeli nie będziemy liczyć Kamiennej Góry bo w Kamiennej Góry jakby mówię też o większym ośrodku miejskim bo myślę o ośrodku kultury tak naprawdę a w Kamiennej Górze nie ma filharmonii najbliższa z Wałbrzychu niby blisko, ale trzeba przejechać przez góry kolejna jest w niej Górze a do Wrocławia to w ogóle jest bardzo daleko i okazało się, że ludzie tam, tam są wybitne organy, ludzie słuchają... Instrument Michaela organowej. Englera, prawda, w, tak. w Bazylice w Krzeszowie, na którym zresztą wzorowała się ekipa odnawiająca organy Englera, czy rekonstruująca organy Englera w Świętej Elżbiecie w Wrocławiu. Tak, w Świętej Elżbiecie, dokładnie tak, tak, tak. Um, także instrument jest niesamowity i odbywają się tam koncerty organowe i ludzie są przyzwyczajeni do, do muzyki organowej, ale do jakiejkolwiek innej formy muzyki za bardzo nie są. No, i zobaczyłem to w, w, przy okazji pierwszej edycji festiwalu, kiedy zaprogramowałem w moim odczuciu największy hit trzech czasów, czyli Stabat Mater Pergolesiego. No, i frekwencja była taka raczej mniejsza niż większa, a już na pewno poniżej jakikolwiek średniej, który ja się spodziewałem. No, i wtedy zrozumiałem, że ludzie po prostu najzwyczajniej y, nie wiedzą, na co przyjść. Bo też. Wydaje mi się, że często się zrzymamy na to, że ludzie nie są wyedukowani, nie wiedzą, co to jest i nie doceniają Piątej symfonii Beethovena albo cokolwiek, cokolwiek, i możemy się zrzymać. Jakby fajnie, pewnie tak jest, ale dobrze byłoby coś z tym zrobić oprócz tego. Jakby no, fakt jest taki, być może są niedoedukowani, ale no, musimy musimy brać pod uwagę ich obecne stadium i coś gdzieś to zaprowadzić jeżeli chcemy mieć publiczność na koncertach po prostu jeżeli chcemy z tą publicznością się komunikować a nie tylko sami ze sobą to zresztą nam świetnie wychodzi ale to chyba inny temat bo sami ze sobą się komunikują wybitnie i właśnie w Krzeszowie coraz bardziej zastanawiam się jak do ludzi trafić i co im powiedzieć i w ten sposób Coraz więcej zaczynam się dowiadywać z, yy, i uczyć, jak chodzi o marketing, po prostu całkiem najzwyczajniej. Może nie byłem wyedukowany w, tą, w, w tym kierunku. I muszę powiedzieć, że bardzo mnie szokowała jedna obserwacja, mianowicie ludziom trzeba przekazać, że koncert jest ciekawy i że warto na niego pójść, zanim on się odbędzie. I to jest. To jest trudne zadanie, bo my operujemy na muzyce, na sztuce, która odbywa się w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu, która trwa i jest ulotna. I ja wiem, że jak oni przyjdą na ten koncert, to im się spodoba, ale jak ich przekonać, żeby w domu podjęli taką decyzję, że się pakujemy i dzisiaj idziemy na koncert, zanim go usłyszą? Bo na przykład w tym roku graliśmy trzy litanie do Świętego Józefa, które nie były słyszane od tam 250 lat, coś takiego. No i ja dopiero czytałem z te nuty. Wcześniej też nie wiedziałem, czy to będzie ciekawe, czy nie, ale już czytałem z te nuty, wiedziałem, że zapowiada się bardzo ciekawie. Tylko jak to teraz przekazać ludziom, kiedy nie ma nagrania, kiedy nie ma do czego się odwołać, kiedy trzeba ich przekonać, że to jest interesujące, zanim przyjdą na taki koncert. I to jest bardzo duże wyzwanie. Wydaje mi się, że trzeba operować na rzeczach, które ci ludzie już znają wszystkim komunikować się z nimi językiem, który jest dla nich zrozumiały. Czyli trzeba na pewno mówić o e, zarówno wartości intelektualnej, jak i emocjonalnej, e, ale też e, może zagrać światłem, może zagrać zdjęciem na plakacie, może zagrać e, sformułowaniem reklamy na Facebooku. W sensie zadać im pytania, które ich będą stymulować i pokazać im, że ten świat jest... E, no, jest ciekawy, jest warty doświadczenia. O. Ja mam takie poczucie, że jednym z najtrudniejszych zadań, jakie stoją przed organizatorami życia muzycznego, jest wyjście z bańki. Dlatego, że tak jak powiedziałeś, my między sobą komunikujemy się bardzo dobrze. Jeżeli ja powiem yy, yy, o tym, że jest Piąta Symfonia Beethovena pod Kleiberem, to ty i ja doskonale wiemy o co chodzi i nie trzeba nikomu nic tłumaczyć po prostu. Prawda? Natomiast przestrzeń, która dzieli nasze rozumienie tego sformułowania od przestrzeni, która dzieli tego do kogo chcemy dotrzeć, tak? A jeśli mówimy o krzeszowie, no to mówimy nie o publiczności, która na co dzień bywa w NFM-ie, prawda, nie wiem, jeździ sobie do Nospru, chodzi na premiery do Opery Wrocławskiej i tak dalej, tylko mówimy o, o publiczności, dla której koncert muzyki klasycznej sam w sobie jest jakimś po prostu konceptem, już bez rozróżnienia co tam dalej za tym stoi, prawda? I teraz my musimy całkowicie przestawić tę komunikację, no bo, tak jak mówiłeś, jest problem związany z edukacją. Ja postawiłem w tym odcinku, o, o którym wspomniałem na początku, czyli, czyli tym, który skrytykowałeś, taką tezę, że muzyka jest jakimś, czyli czy, czy daje w jakiś sposób, jest okazją, koncert jest okazją do tego, aby wyrwać się z codzienności. I nie mam tutaj na myśli tego, na co się zrzymam, jak cholera, jak widzę te takie operetkowe festiwale, że tam uczta duchowa, bo Grażyna Brodzińska zaśpiewała Lehara, prawda? Nie, bo to jest, no, to jest okropne po prostu, przepraszam, ale to jest, no, no tyle. No. Tak, takie mam zdanie na ten temat. Można kiedyś o tym porozmawiać więcej. Natomiast więc nie chodzi mi o tę taką ucztę duchową, to ukulturalnienie paskudne, prawda i tak dalej, bo kultura powinna być codzienną częścią naszego życia, ale właśnie pójście w tę stronę, że jesteśmy zewsząd otoczeni ekranami, jesteśmy ze Otoczeni tą bieganiną codzienności, obowiązkami zawodowymi, i tak dalej, a koncert to jest moment, w którym w całkowicie usprawiedliwiony sposób możesz na półtorej godziny czy na dwie godziny usiąść, uruchomić jeden obszar swoich zmysłów, czyli słuch, i po prostu się temu oddać. I na moment nabrać do wszystkiego, co jest dookoła jakiegoś dystansu. No, faktycznie to um, takie trzy rzeczy mi przyszły do głowy teraz. Jak się słuchałem, e, w głowie sobie powtórzyłem. Marketing, piramida, i coś jeszcze trzeciego było, że mnie zapomniał. Ach, no i zapomniałem już. Ale dobra, bo chciałem podsumować to jeszcze moją poprzednią myśl w ten sposób, że idąc na koncert takiej właśnie muzyki, nie słyszałem od 250 lat. Ludzie nie wiedzą czego się spodziewać i nie wiedzą co o tym koncercie dostaną. A idąc na koncert e, operetkowy albo nawet idąc na koncert czysto rozrywkowy Dawida Podsiadło, dokładnie wiedzą czego się spodziewać. I to jest zupełnie inna sytuacja komunikacji z widzem. Oni no dokładnie... Tak inżynier Mamoń się kłania, prawda? Lubimy te piosenki, które już znamy. No. <laughs> tak, tak, dokładnie tak, ale no trudno, trudno się temu dziwić. To jest, to, jest, to jest w jakiś sposób też naturalne i normalne, że chcemy wiedzieć co kupujemy bo tak równocześnie na, koncert, na koncercie wydajemy nasze realne pieniądze i chcemy wiedzieć, za co zapłacimy. Więc w jakiś sposób trzeba też zakomunikować, co się mniej więcej na takim koncercie dostanie. A dlaczego powiedziałem piramida? Bo y, piramida, no, teraz powiem truizm, y, jest na dole szersza, a na górze jest węższa. I mamy bardzo dużo tych koncertów szerokich. Y, mamy bardzo dużo koncertów stricte rozrywkowych właśnie już zespołów rozrywkowych mamy też potem kolejne piętro piramidy pod tytułem właśnie jakieś gale operetkowe albo jakieś koncerty sylwestrowe. i potem mamy sam czubek piramidy potem ta piramida jest tak bardzo 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 długo jest smukła i nic się nie dzieje i właśnie tam chyba tracimy widzów i tam tracimy jakikolwiek kontakt z ludźmi i mamy na górze już koncerty właśnie gdzie przyjeżdża Jakiś wybitny dyrygent albo solista do rewelacyjnej sali koncertowej i on już jakby to są koncerty stricte dedykowane dla konkretnego grona odbiorców, bardzo jednak no, hermetycznego w jakim stopniu. Tam jest dosyć duży próg wejścia i bardzo często ciężko, ciężko dołączyć, w cudzysłowie mówiąc, z ulicy na taki koncert. No i brakuje tych dziesięciu piętr po drodze, niestety które są coraz mniejsze, a które coraz mniej osób pewnie chodzi, ale no dokładnie o to chodzi i ta piramida to ciekawe odzwierciedla zarówno nasze, nasze życie kulturalne, jak chodzi o ofertę koncertową, jak edukację. Bo tak samo mamy, e, mamy bardzo dużo ludzi, którzy e, do szkoły chodzą i wielką ofertę e, koncertów dla dzieci stricte do roku dziesiątego, coś takiego. I potem jest absolutnie kluczowy czas, kiedy Mateusz Ciupka przychodzi do, na koncert i słyszy Händla i miał wtedy lat ile? No, 10 albo 11, tak? Mniej no więcej. to i tak mm -hmm. wcześnie. To, tak. Y, to jest mniej więcej y, to ja chyba słysząc y, szecham Molbacha, bo miałem takie samo objawienie na tym etapie, to miałem chyba jednak już 12 lat, co, najwyżej, co, co najmniej. Y, no ale właśnie to jest moment, kiedy dziecko po raz pierwszy zaczyna gdzieś chodzić samo. I kiedy po raz pierwszy zaczyna podejmować swoje własne decyzje, nie dlatego, że pani zaprowadziła do filharmonii, nie dlatego, że mama zaprowadziła do filharmonii, tylko dlatego, że ja chcę pójść do filharmonii. I dla takich ludzi nie mamy oferty żadnej. I to jest tak naprawdę dosyć straszne. Straszne na etapie diagnozy, ale równocześnie dosyć ekscytujące na etapie kariery, bo wydaje mi się, że to jest świetna misja i warto to robić po prostu. I warto właśnie do tych ludzi dojść, bo oni tam są i oni szukają tego, jakby szukają argumentu, żeby zawitać w nowe miejsca, bo po raz pierwszy świat przed nimi stoi otworem i mogą właśnie wybrać, gdzie pójdą i wystarczy ich zachęcić. I to jest tak naprawdę absolutnie cudowne, tylko trzeba zacząć to robić. A mam wrażenie, że bardzo dużo instytucji kultury w Polsce yy, no, nie do końca ma to przemyślane i zdiagnozowane. Widać to yy, bardzo dobrze, to ilustruje taka yy, w, sytuacja z mojego życia, kiedy drygowałem koncert w jednej z filharmonii w mniejszych yy, miastach. Teraz już yy, w miarę, nazwijmy nasze czasy po, po COVID-zie, a COVID przed wojną. <grym> I, I dostałem wiadomość jakieś pół roku przed koncertem, że program koncertowy ulega zmianie, bo ludzie nie przychodzą na koncerty i trzeba grać szlagiery. No i zagraliśmy więcej szlagierów, takich topowych szlagierów muzyki klasycznej, a zagraliśmy mniej programu ambitnego, ale on też tam się znalazł. Um, I ludzie nie przyszli. Mhm. Skąd jest wniosek, że generalnie ta instytucja nie ma pojęcia, dlaczego ludzie przychodzą na koncerty? Bo to nie jest tak, że my wiemy, że jak zmienimy, to ludzie przyjdą, bo zawsze przychodzą, tylko a spróbujmy, co się wydarzy i nie zadziałało. A mam wrażenie, że działa były wytoczone całkiem grube, no bo były to obydwie suity Pergynta. Także jeżeli byśmy poszli w tą stronę, to ciężko znaleźć większy szlagier pod szeroką publiczność, a publiczność nie przyszła. No w tym, co mówisz, kłania się oczywiście inna choroba, to znaczy choroba tego, że filharmonie instytucji nie badają swojej publiczności. To jest krótko. szokujące, bo nie trzeba być wyedukowanym w tej kwestii, bo ja mam akurat kolegę, który jest fenomenalnym marketerem i social media managerem i... On jak mi mówi, jakie techniki stosuje, to to jest proste jak konstrukcja cepa, naprawdę, za przeproszeniem. Jak bada internet i Facebooka, to jest bardziej skomplikowane i dobrze, że studiował to, żeby się dowiedzieć, ale trzeba po prostu wyjść do ludzi, otworzyć buzię i zapytać się ich, dlaczego pan przyszedł na koncert, to jest tak proste. Tego naprawdę nie trzeba mieć studiów i naprawdę nie trzeba mieć nie wiadomo jakiej grupy statystycznej, i przede wszystkim nie trzeba mieć finansów, bo my najczęściej narzekamy, że nie mamy badań, bo nie mamy finansów. Trzeba poprosić jedną osobę z publiczności, żeby zaczęła rozmawiać z tą publicznością po prostu, i od nich wszystko się dowiemy. A po drugie, trzeba jeszcze otworzyć oczy. No bardzo często widać od razu, Mniej więcej z dokładnością do 10 lat, jaki przedział wiekowy przychodzi na koncerty. I to też czas spisać, a nie, bo mi się wydaje, że przychodzą same starsze panie. Okazuje się, że starsze panie przychodzą na jeden rodzaj muzyki, starsi panowie na inny rodzaj muzyki, a młodzi panowie i młode panie przychodzą na inny rodzaj muzyki, albo to było takie o, w tym koncercie charakterystycznego, że akurat na ten przyszła inna grupa wiekowa niż normalnie do nas przychodzi. No. Ja pamiętam, w operze krakowskiej panowało takie dziwne przekonanie, że do opery chodzą sami starsi ludzie, bo to już jest taka sztuka, prawda, właśnie dla emerytów. Tak? No, to się okazało, że gdy. Sztuka przeprowadzono, pariatywna tak zwana. Tak, gdy przeprowadzono bardzo proste ankietowe badanie którego tam może było, nie wiem, no, no 500 albo 600 ankiet, co też nie jest jeszcze tak naprawdę grupą satysfakcjonującą w pełni, prawda? Ale już dającą jakieś, jakiś obraz sytuacji, to się okazało, że średnia wieku osób, które przychodzą do opery na regularne spektakle, waha się między 25 a 30 rokiem życia. Więc całkowicie odwrotnie całkowicie odwrotnie. Ja przypominam sobie z rozmów z rozmaitymi dyrektorami, które się odbywało na różnych bankietach po premierach i tak dalej, te takie fenomenalnie obiegowe sformułowania, które latały sobie po prostu bez żadnego umocowania w statystykach, w badaniach i tak dalej. jak na przykład to, że ludzie gdzieś nie chcą przychodzić, bo jest za drogo. A ja na to mówiłem: "No dobrze, a jak w takim razie wytłumaczyć sytuację?" Że w Cieszynie, z którego pochodzę, były dwa festiwale. Jeden to nazywał się Dekada Muzyki Organowej i Kameralnej i grywał głównie muzykę dawną w kameralnych składach, no albo organową. A drugi to był taki coś na wzór takich włoskich letnich festiwali operowych. No i na tym włoskim letnim festiwalu, to znaczy, nazywał się on Viva Il Canto, była tak, był taki galowy koncert, który kosztował tam najtańszy bilet, jakieś 120 zł, prawda? I tam, tam na miesiąc nie dało się, wcześniej dało, nie dało się kupić tych biletów, a na dekadzie było pusta, a dekada była darmowa no powód jest bardzo prosty to nie jest tak że ludzie nie mają tam zupełnie pieniędzy bo to jest małe miasto i nie chcą ich wydawać na kulturę tylko problem polega na tym że jeżeli organizator chciał od nich 120 zł za bilet to czuli, że płacą za coś konkretnego prawda a jak nie chciał od nich nic tylko żeby przyszli to ja to jakieś coś tam nie wiem to nic ciekawego chyba najwyraźniej skoro jest za darmo też więc. Prawda. Więc pozostaje jeszcze kwestia takiej elitarności, tak? to znaczy tego poczucia, że powiedzmy, koncert, wydarzenie jest czymś, no, no brzydko to zabrzmi, no, ciężko mi to przechodzi przez gardło, ale tak, ale jest jakimś produktem premium po prostu, który, na, na który trzeba mieć środki wyasygnowane i zwyczajnie za niego zapłacić. Nie, ja bym tutaj mocno zaprotestował, żeby tobie nie było źle z tym, że nazywasz sztukę produktem, bo niestety żyjemy w takich czasach, kiedy, e, tak jak mówisz, wszystko do nas krzyczy. I możemy być zakrzyczeni. I nawet jeżeli nie chcemy konkurować w jednej dziedzinie z legendarnym, już Zenonem M, to jakby rozumiem, że w tym momencie, jakby mówiąc, produkt myśli, że się, że się z nim zjednujemy, ale ja jestem absolutnie przekonany, że możemy myśleć o tym, że nasz produkt jest na tej samej półce i jest równie wartościowym produktem, co produkt teatru. Co ja teraz mówiąc, bardzo wywodzę się mocno z środowiska filharmonicznego, także myślę właśnie o festiwalach i o filharmoniach, więc co produkt opery, tak naprawdę, co w tym podobne powiedzmy na, na półce wysokiej kultury ulokowane. I możemy nawet rozważać e, opcję hipotetycznego konsumenta kultury, który ma piątkowy wieczór i może wybrać, czy pójdzie do, na mój festiwal, czy pójdzie do teatru, czy pójdzie do opery, czy pójdzie gdzie indziej. Sztuka dzisiaj nie broni się sama, bo trochę nic się nie broni samo. W sensie hmm, możemy myśleć o tym, że jest ileś produktów w cudzysłowie premium, bo na pewno lubię tak myśleć o tym, co robimy w życiu. No. <laughs> to jest produkt no. premium, no, ale e, powiem, że jesteśmy na tej półce premium, żeby już się tam, tam nie zniżać. E, no, i nawet wśród tych produktów też jest jakaś konkurencja. W sensie, jeżeli chcesz sobie wybrać y, drogi samochód, to musisz wybrać pomiędzy Mercedesem a Lexusem. I reklamowanie jednego i drugiego nie jest żadną ujmą. I to, że pewnie to są też, y, jak chodzi o kulturę, znacznie głębsze rzeczy niż, y, niż tylko i wyłącznie reklamowanie produktu, to tak czy siak, jednak chcesz, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się tego, co chcesz im powiedzieć, czyli przyszło na Twój koncert. Y, a Teraz też tak myślałem, że trochę podnarzekałem na, na to, że nie ma żadnej oferty dla młodzieży, a chyba nie dałem żadnej recepty na to, a powiedziałem sobie przed tą audycją, że jednak bym chciał dawać trochę recept. Tak, umówiliśmy się, dobry... że nie będziemy narzekali cały czas, tylko że będziemy szukali jakichś rozwiązań. <laughs> I chyba nie wiem, czy nam wychodzi, ale dobra to najwyżej, może ktoś powie, jak tego wysłucha. Bo tak naprawdę sprawa jest bardzo prosta. Żeby młodzi ludzie przyszli na, na koncert, to to trzeba się dowiedzieć, co ich interesuje. To jest jakby pierwsze, trzeba zrobić jakiś research. Dwa, przemówić ich językiem. Czyli na przykład ja cały czas mam głęboko w sercu gdzieś zakopany projekt, który jest moim marzeniem. Czyli jest taka zapomniana przez, mam wrażenie, wszystkich ludzi na świecie, trzecia symfonia Reinholda Gliera, Ilia Muromiec. I tenże Ilia Muromiec to był taki bohater Rusi kijowskiej. Bardzo legendarny. On tam 30 lat siedział sparaliżowany na piecu, aż przyszedł jakiś mnich, który go uzdrowił, ale powiedział, że go uzdrowił po to, żeby ocalił Ruś Kijowską i on wyrusza tą Ruśkiowską ocalić. No i to jest Avengers. XIII wieku po prostu. I jak się to tak zareklamuje, to ja wierzę, że to że po prostu ludzie zrozumieją najzwyczajniej. A nie, wiem, tak nie wiem, czy Avengers językiem. Nie wiem, czy to nie są dla naszego pokolenia. Tak, że to już jest boomerskie, tak? Mówię no. o Avengersach? O kurczę. To, no kurczę. trzeba zatrudnić ludzi od tego, którzy wiedzą, co jest teraz na topie. No, albo ale tak ale jak, jak mówisz, przeprowadzić, przeprowadzić badanie. Tak, 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 tak. I to jest, to jest moment, żeby oni przyszli. Ale co zrobić, żeby, żeby na tym, żeby zostali? O, jak przyjdą już raz. I wydaje mi się, że sprawa też wcale nie jest bardzo skomplikowana. Bo założenie jest takie, że oni nie słuchają muzyki klasycznej na co dzień, więc jej nie umieją słuchać, a nie jest to muzyka. Um, Błyskawicznie przystępna z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że jest znacznie dłuższa niż hity, które słyszymy każdego dnia w radio, i to też jest znacznie bardziej wymagające dla koncentracji. Po drugie, że nie pochodzi najczęściej bezpośrednio z naszych czasów, bo większość jednak to jest sprawa XIX-XVIII wieczna, i też jest to pewna bariera że jest to nie w, nie w pełni nasza emocjonalność i trzeba się tego nauczyć. Jeżeli założymy, że oni nie zostali tego nauczeni, to trzeba ich nauczyć. Jeżeli trzeba ich nauczyć, to trzeba im to ułatwić. Więc w tym momencie też nie należy się zrzymać na to, że ktoś użył światła do podkreślenia emocjonalności albo w jakiś sposób trzeba też podkreślić formę i w tym momencie może niekoniecznie wykład akademicki przed koncertem, ale jeżeli to są ludzie, którzy w sieci żyją, to może seria trzyminutowych filmików o każdym utworze. Zwrócenie uwagi na co, w którym miejscu. W ogóle te filmiki są nieprawdopodobne, bo, dlatego też zacząłem robić ten kanał Mrustox właśnie adresowany trochę do takich ludzi, ale jestem absolutnie przekonany, bo rozmawiałem z wieloma znajomymi, ale to niestety w moim wieku trochę, ale to jakby już jest problem mojego pokolenia, że kiedy nie jesteś wykształconym muzykiem, jest duży problem, żeby pójść do Filharmonii, bo nie wiesz, czy to, czy to, co tam usłyszysz, tobie się spodoba. Możesz pójść do opery, bo pewnie znasz kogoś, kto na tej operze był, możesz przeczytać opinie. Opery są grane przez sezon, kilka sezonów yy, kilka razy w roku, więc zawsze znajdziesz jakiś sposób, żeby się dowiedzieć, czy ta opera jest ciekawa. Jeżeli idziesz na piątkowy koncert do Filharmonii, no to to jest jeden strzał. On będzie w ten piątek, za tydzień już go nie ma. I to jest znacznie większe ryzyko. I ja nie rozumiem, dlaczego Filharmonie się nie komunikują w ten sposób, że na przykład nie, yy, za, nie zamieszczają w wybranych fragmentów na swoich stronach, żeby ludzie mogli powiedzieć, nie mam pojęcia, co to jest piąta symfonia Schuberta, ale posłucham sobie fragmencik i się dowiem, czy to jest ciekawe, czy to nie jest ciekawe. No tak, no tutaj się stawia na to, że każdy ma dostęp do mm, portali streamingowych i sobie wyszuka i tak dalej. O, A to już musi być bardzo zmotywowany, bo ta. to jest tak, że to trzeba się ograniczać ileś kroczków wbrew pozorom, bo Oczywiście. dzisiaj po prostu nie mamy czasu najzwyczajniej, więc jak kto ma pod opisem koncertu może raz kliknąć i usłyszeć, to jest ok. A jeżeli musi wyjść, wejść na YouTube'a, wyszukać i nie wie, czym się różnią te wszystkie wykonania od siebie, no to już jest znacznie mniejsza szansa, że on to w ogóle zrobi. Ja na moment wrócę jeszcze do tego wątku, który poruszyłeś o tej... Mm o tej białej plamie, y, 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 jeśli chodzi o, y, o tej luce, jeśli chodzi o y, a, młodzież, prawda, czyli ten, ten powiedzmy przedział między 10 a 18, dla którego nie ma jakichś y, wydarzeń skierowanych. No, mnie się wydaje, że coś, co łączy młodzież z, przed... Y, nie wiem, 50-100 lat, i tą dzisiejszą, bez wątpienia to jest to, że nikt z nich nie lubi być traktowany jak dzieci. I jest może jakaś metoda w tym, aby wydarzenia, które się robi z myślą o nich, były bardziej przypominały, powiedzmy, wydarzenia dla dorosłych, niż takie, które moglibyśmy wymyślić sobie dla nich, właśnie. To znaczy, chcą być poważnie traktowani, mówiąc krótko. No, ale to jest właśnie poważne traktowanie, bo mm -hmm. to jest, szczerze powiedziawszy, zachowujemy się skrajnie niepoważnie, wrzucając kogoś od razu na głęboką wodę i każąc mu się rozkoszować czwartą symfonią Schumana, połączoną z koncertem Ravella na lewą rękę, kiedy on nie wie nic o muzyce. I mamy też wielką ofertę, bo ta oferta oczywiście jest, jakby są ludzie, którzy są odbiorcami tej oferty. W ogóle mówimy bardzo technicznie, ale chciałem też powiedzieć emocjonalnie, ale mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie pora w tej dyskusji na to. Ale oczywiście są ludzie, którzy potrzebują i oczekują, i chcą usłyszeć koncertów w wersji, nazwijmy to czystej, czyli tego, co teraz możemy wysłuchać w większości Filharmonii, ale wydaje mi się, że po prostu brakuje kolejnego koła w tym Wozie. I brakuje właśnie takich koncertów, które nie są pod hasłem koncerty dla młodzieży. Bo faktycznie to może być y, może być lekkie infantylizowanie, ale y, które są koncertami w jakiś sposób wprowadzającymi i jak ktoś po prostu nie zna się na muzyce, to ma okazję skorzystać z różnych y, z różnych narzędzi po prostu, żeby tą muzykę poznać. A my teraz trochę go tego pozbawiamy, bo jeżeli no. nie był wyedukowany w szkole, a ta edukacja w szkole jest różna, to już potem trochę nie ma jak się dowiedzieć. No ale po co wytyczać szlak, skoro został już przetarty, prawda? I, i, I wyważać otwarte drzwi? Przecież moim zdaniem ciągle atrakcyjna jest formuła Young People's Concert, prawda? Którą. Realizował no na tak. przykład Leonard Bernstein, i która na tak. przykład do dziś jest realizowana w Filharmonii Narodowej w Pradze. Oglądałem niedawno nagrania tych koncertów, to jest dokładnie to, co robił Bernstein, dokładnie na tym poziomie. I istota rzeczy jest taka, że Prowadzący na przykład ten koncert, no na takie rzeczy bym stawiał. Czy szedłbym w tę stronę? Prowadzący ten koncert, jest po prostu człowiekiem charyzmatycznym, który ma poczucie humoru, który mówi do tych młodych ludzi jak do dorosłych, a nie jak do dzieci. Uwaga, teraz posłuchamy, jak brzmi trąbka zagra czy no coś i tak dalej, tylko naprawdę jest to spolotem na poziomie i jest to wciągające do tego stopnia, że Um, wiedząc, co mniej więcej na takim koncercie będzie, co będzie tam pokazywane, ja tego słucham, nie będąc nastolatkiem, i jestem bardzo tym tak. zainteresowany. Dokładnie tej samej zasadzie, na jakiej uwielbiam to Young People concert, właśnie Bernsteina. Tak, tak. Um, tak jak wspomniałem, tych piętre w piramidzie brakuje kilka. Tak. I wydaje mi się, że po prostu tych też e, ofert naszej strony powinno być kilka. I to jest jak najbardziej jedna z nich. E, wydaje mi się, że też w takim. E, takim Taką propozycją, która jest najbliżej czubka piramidy, a której brakuje, są właśnie chociażby zostawienie koncertów w takiej formie, jak się odbywają teraz, ale tylko właśnie wrzucenie tych linków na stronę i wrzucenie bardzo krótkich, właśnie takich trzyminutowych opisów koncertów. To już jest forma wprowadzenia, a to już jest na tyle nie nachalne, że ktoś może przyjść i po prostu delektować się koncertem, a ktoś może, się, może poszerzyć też swoje horyzonty, jeżeli odczuwa, że ma taką potrzebę. Także tutaj jakby jest kilka pięter zagospodarowania i wydaje mi się, że kilka różnych form wypadałoby wprowadzić. Chciałeś o emocjach. No to tym właśnie spuentujmy naszą rozmowę, to znaczy nie twierdzę, że jednym zdaniem, ale co masz na myśli mówiąc o tym, że cały ten temat, który dzisiaj tutaj poruszamy, ma jeszcze swoje piętro emocjonalne, choć mam wrażenie, że trochę o za tym zaczęliśmy, tak, bo o konkursie tak, rozmawialiśmy tak, tak, w kontekście tak, tak, płytkości tak, tak. emocji. Rozwin to teraz, proszę. Bo trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie w ogóle uczestniczą i uczestniczą w sztuce tak bardzo szeroko pojętej. I co my oferujemy tym ludziom na poziomie? No bo oferujemy koncert z Szóstą Symfonią Beethovena. Ale co to jest dla nich? Co to dla nich oznacza? I to jest przeżycie emocjonalne po prostu. No tak, bo emocji I... nie rodzi stwierdzenie, że to jest arcydzieło muzyki romantycznej, które miało swoją premierę w tym i w tym roku, a w ogóle to jest tam świetnie realizowany pierwszy temat, a w drugim no, temacie dokładnie. w przetworzeniu i tak dalej, tak? Bo to do nikogo nie przemawia. No, to jest nasz, nasza tak. gadka, tak, branżowa gadka, to jest mówiąc krótko. Tak, tak, tak. Ale też yy, przypomniałem sobie, Wtedy, kiedy się uderzyłem w głowę i powiedziałem, że zapomniałem trzeciej rzeczy, to przypomniałem sobie tego, co, to, co zapomniałem. No. <laughs> Powiedziałeś, że koncert to jest okazja, żeby się odciąć od świata na pewien czas, taki mieć święty czas muzyki, bez telefonu, bez tego mrugania i bez ciągłych powiadomień. I to jest też ustrzelenie tak w sedno, po co, po co jest muzyka i po co jest sztuka, bo ona daje nam przestrzeń. Żeby tak jak powiedziałem, żyć własnym życiem, czyli być tu i teraz. To też neurologicznie jest tak, że mamy w mózgu taki a to opowiem historyjkę. Historyki też się lepiej lepiej słucha niż, niż suchych faktów. Historyka jest taka, że pierwsze te takie narzędzia do skanowania mózgu, tomografy, ja nie jestem specjalistą, więc przepraszam, tutaj nie będę bez żadnych konkretnych nazw, na konkretnych nazwach operował, ale one robiły jak takie coś w stylu zdjęcia mózgu. Mówiło się, nie wiem, stymulowało się mózg i w tym momencie robiło się zdjęcie i był obraz mózgu po takiej stymulacji. I potem weszła nowa generacja, która była w stanie, tak w cudzysłowie, nagrywać filmy. I można było patrzeć, jak ta reakcja się rozwija w mózgu, co tam się dzieje, które w części mózgu się rozświetlają. I konsekwentnie, kiedy mówiło się, dobra, to jest koniec badania, możesz teraz myśleć o niczym, no to ludzie nie myśleli o niczym. I okazało się, że statystycznie zawsze myślą wszyscy o tym samym. W sensie te same części mózgu się uaktywniają. Kiedy powiesz komuś, nie rób nic, nie myśl o niczym, albo zajmij się sobą przez chwilę, to zawsze w mózgu odpala się to samo. Odpalają się wspomnienia i odpala się planowanie. I to, pozwalało, to pozwoliło nam, jako Homo sapiens, jakby dojść do poziomu, który mamy teraz, bo możemy zaplanować swoje działania i możemy powspominać to, co było, i wyciągnąć wnioski z tego, co było, ale to się odbyło gigantycznym kosztem emocjonalnym. Mianowicie jesteśmy bardzo zestresowani. Tym, co się może wydarzyć, a niekoniecznie się wydarzy, i jesteśmy bardzo sfrustrowani tym, co się wydarzyło. Jestem przekonany, że wszyscy pamiętają, jak się zrobiliśmy pośmiewisko na urodzinach u cioci 7 lat temu, a okazało się, że tylko my to pamiętamy w swojej głowie. I bardzo dużo różnych technik medytacyjnych. I w ogóle zauważyłem, że bardzo dużo rzeczy, które robimy w życiu, ma, ma ten sam korzeń. Właśnie to jest taki korzeń, który ja nazywam medytacyjny, ale to równocześnie jest też sport, to właśnie jest sztuka. One wszystkie mają za zadanie zakorzenić nas w tu i teraz, bo wtedy jesteśmy najzwyczajniej po ludzku szczęśliwsi. Się nie martwimy tym, co będzie i nie rozpamiętujemy tego, co było. I jeżeli to jest medytacja, no to to jest w ogóle sam cel medytacji. Jeżeli to jest sport, to sprawa jest tak prosta, że po prostu jesteśmy na tyle zmęczeni, że myślimy o tym, albo żeby gdzieś dobiec, albo żeby piłka mnie nie uderzyła, albo żeby kogoś przechytrzyć, albo żeby zdobyć kolejny punkt. I w ten sposób się zakorzeniamy w tu i teraz. A jeżeli to jest muzyka, i szczególnie właśnie muzyka klasyczna, dlatego ona ma największą siłę, w, 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 według mnie, ze wszystkich, jakby. W, Rodzajów muzyki, powiedzmy, to dlatego, że ona jest bardzo mocno narracyjna, szczególnie w tym takim nurcie niemieckim XIX-wiecznym, że ona opowiada historię i ta opowieść zabiera słuchacza z sobą, jeżeli słuchacz też wie, jak jej słuchać i jest do tego przyzwyczajony. Ale w ten sposób właśnie słuchacz żyje tu i teraz i słuchacz po prostu jest szczęśliwszy najzwyczajniej. No nie będziemy mieli lepszej puenty, dlatego tutaj postawimy kropkę. Moim gościem był Mateusz Rusowicz, dyrygent, szef festiwalu Radix Polonia w Krzeszowie, popularyzator muzyki, autor kanału Mrustox na YouTubie, który bardzo serdecznie polecamy. Dzięki ci Mateusz. Dziękuję. Do zobaczenia.